A co chodzi? No więc tak się złożyło, że sporo czasu szlajałam się po Delcie Rzecznej, gdy zjawiła się armia Odyna, prysnęłam stamtąd szybciej niż Tacelwurm z podpalonym zadkiem. Z tego wszystkiego zostawiłam tam kilka niezbędnych rzeczy. Jakich rzeczy? No, tak właściwie to jedną. Kulę. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś ją znalazł. Jaką kulę? A jeśli przyniesiesz mi jakieś stare, cudnie zardzewiałe fragmenty mojego pancerza, będę mogła wyczarować z nich coś specjalnego tylko dla ciebie. Co to za kula? Przynieś ją do mnie, a rozbłysnę ze szczęścia jak promyczek. O, i pamiętaj, żeby wypatrywać mojego starego pancerza. Naprawię go dla ciebie za darmo. Jak myślisz, jakiej to kuli mamy szukać, bracie? Nie mam pojęcia. Opowiedz o psinie z obozu. Lord Freyr znalazł ją ledwo żywą w dżungli. Prawdopodobnie uciekła z hodowli Bloodhundur na północy. Wszyscy mówiliśmy mu, że nie da się jej odratować, ale on się nie poddał. Doszła do siebie i została z nami. Jest taka śliczna. Ma dobre serce. Widzi w tobie dobro, nawet kiedy tego nie widzisz. Pamiętam, gdzie można znaleźć bramę. Chodź za mną. Odkąd wykonaliście misję, jakoś się dogadujecie. Czyżby ten wasz sojusz miał jednak potrwać trochę dłużej? Zdaje się, że mamy wspólnego wroga. Kratosie, nie zgadzasz się, że Ragnarok jest nieunikniony. Ale dobrze wiesz, że Odyn stanowi zagrożenie. Cokolwiek się wydarzy, naszą jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Nieprawdaż? Tak. A co do propozycji Broka? Wyobrażasz sobie życie pod jednym dachem z dawnymi wrogami? Nie korciłoby cię, żeby wywrzeć straszną zemstę? Nie na was. Jednym ani drugim. Obiecuję.
Ten zamek jest inny niż pozostałe. Muszę nałożyć zaklęcie na twoje dłuto. Dryna. Śmiało, wyryj znak. Szyna? To inkantacja. Wypowiem ją. Zna. Elfy z obozu Freyra wspominały o wrotach w Walfheimie. W kółko gadały o sanktuarium elfów światła za pustkowiami. Wycieczkę do Alfheimu? Możemy zdecydować przy bramie. Ta łódź nas tam zabierze, jeśli pozbędziemy się tych pnączy. Pamiętasz, co robić? W rzece widzę jakąś kłodę. Jest na niej coś, czego nie poznaję. Droga wolna. Więc to prawda? Tyry naprawdę żyje? Ano! Nie jest w najlepszym stanie. Śpi w schowku na miotły, ale daje radę. Jak go znaleźliście? Tak w skrócie to Atreus rozgryzł, jak poznać przepowiednie trzymane w tajemnicy przez gigantów. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy Thor i Odyn wpadli z wizytą. Do waszego domu? Coś z niego zostało? Powiedzmy, ale cała ta walka miała tylko odwrócić uwagę, żeby Odyn mógł porozmawiać z Atreusem. Odyn był sam z twoim synem? Wiesz, co mu powiedział? Tak. Zaprosił go do Asgardu. Chcę pomóc mu znaleźć odpowiedzi. Te, za którymi pędzi na spotkanie z losem. To niepokojące. Dobrze. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, brama jest na wprost. A jeśli nie, to w górze rzeki mam niedokończone sprawy, z którymi mógłbyś mi pomóc. Możemy też sprawdzić to elfickie sanktuarium na pustyni w Alfheimie. Jeśli chcesz jeszcze pozwiedzać, musimy usunąć tę kłodę na rzece. Co to jest? Herb Skirnira. Wcale nie był tak mądry, jak sądził. Teraz możemy popłynąć dalej. Może naprawimy stare błędy.
Jaką sprawę chcesz dokończyć? Zostawiłam coś. Przy wodospadzie. W miejscu zaślubin? Dlaczego miałabyś chcieć tam wrócić? Żeby uwolnić się od więzów małżeństwa. I Asgardu. Wydaje mi się, że już dawno je zerwałaś. Nie do końca. Jeszcze nie. Prowadź. Mój lud osiadł przy tej rzece wieki temu. Całe tysiące podążały nią podczas pielgrzymki do ołtarza czci. A potem zjawili się Asowie. Oto, co się ostało. Hejo. Twój brat powiedział, że Asowie go podpalili? Tak. Nie walczyliśmy wtedy otwarcie. Ale Vanowie i Asowie od wieków okazywali sobie wrogość. Freyr wbił sobie do głowy, że może poprawić nasze stosunki, ucząc Asów naszej magii. Technik rolniczych Vanów, dzięki którym wykarmiliby cały swój lud. Wyrazem ich wdzięczności było podpalenie. To prawda. Asom brakło cierpliwości i dyscypliny, by zrozumieć wyrafinowaną magię Van. Za swoje porażki obwinili swojego nauczyciela. Więc Freyr był gościem, kiedy Odyn go podpalił? Nie zupełnie. A, ale na razie wystarczy. Bracie, mam pewien pomysł. Może następnym razem spróbowałbyś się podkraść do wroga? Nie.
Świetnie. Pieśni Niksy, bądźmy czujni. Kolejny most wiszący. Musimy go opuścić. Przeczytałeś coś ciekawego? Coś wisi na tym drzewie nad nami. Może się przydać. Dobry pomysł. No, udało się. Odesłany na drzewo umarłych. Może powinniśmy go tam odwiedzić.
Moja pani, ciekawią mnie rośliny, które napotkaliśmy podczas podróży. I będą dalej. To nie moja rola, by cię wszystkiego uczyć, Mimirze. Pytałem tylko... I odpowiedziała ci. Skoro tak mówisz... O co chodzi? Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Czekam na Freję, wielką uzdrowicielkę. Jestem tu. Freja mnie uzdrowi. Jestem jej wierną służką. Na pewno nie opuści mnie w potrzebie. Jestem Freja. Czego ci trzeba? Tylko ona może mnie wyleczyć. Mangoldem, błotniakiem i ziarnkowcem. Musimy jej pomóc. Domaga się leku, a nie żyje. Jest uwięziona. Nie wie o własnej śmierci. Jeśli przyniesiemy jej, czego chce, pójdzie dalej. Jesteś pewna? Nie zamierzam stać bezczynnie. Potrzebuję Mangoldu, błotniaka i ziarnkowca. Poszukajmy ich. Poznałaś ją? Tę chorą zjawę? Nie. Był taki czas, że pamiętałam twarze wszystkich swoich wyznawców. Żyją chyba nazbyt długo. Też tak myślałem. Dobrze. Potrzebuję jeszcze tylko jednego składnika. I co dalej? Będę działać. Mam wszystko, czego trzeba. Wróćmy do chorej zjawy. Potrafisz leczyć zmarłych? Obiecałam troszczyć się o swój lud. Nawet jej nie pamiętasz. Ani ona ciebie. No i? Wracajmy już do zjawy. Czyżbyście w końcu przyszli mnie uleczyć? Zebraliśmy składniki. Czy to możliwe? Czuję, jak wracają mi siły życiowe. Czuję Freję. Jestem tu. Wiedziałam, że wrócisz. Mimo, że inni przeklinali twoje imię. Dziękuję. Ale pora odpocząć. Zasłużyłaś na to. Dziękuję, moja pani. To prawda. Jestem zmęczona.
możemy już iść? Tak.